proszę Państwa, na plantacji truskawki plantatorzy borykają się z najpoważniejszą chorobą upraw truskawki, szarą pleśnią. Od kilku lat wiemy, jak zwalczać szarą pleśń. Jest coraz więcej substancji, coraz więcej preparatów przeznaczonych do zwalczania szarej pleśni. Niemniej jednak choroba ta potrafi zredukować nawet 80% plonu, nie wspominając już o jakości. Jeżeli chodzi o zwalczanie szarej pleśni, firma Sumi Agro proponuje Państwu dwa produkty. Pierwszy to jest preparat Grisu. Grisu zawiera bardzo znaną substancję aktywną iprodion. Iprodion wykazuje działanie kontaktowe i polecany jest do zabiegów zapobiegawczych. Natomiast drugi preparat, i na tym preparacie chciałabym się dzisiaj skupić, jest preparat Frupika 440SC. Preparat Frupika zawiera nową substancję aktywną mepaniprym, na którą nie stwierdzono odporności patogena. Dlaczego tak ważne jest stosowanie tego typu substancji aktywnych? Po pierwsze, Frupika mepaniprym wykazuje działanie wgłębne, systemiczne. To jest niezwykle ważne w przypadku zwalczania szarej pleśni, ponieważ często wiemy doskonale, jak wygląda struktura truskawki. Kwiaty w truskawce potrafią chować się między liśćmi i bardzo ważne jest dotarcie do tego kwiata, dotarcie do źródła infekcji. Wykorzystując substancje wgłębne, substancje systemiczne, jest to możliwe. Dodatkowo Frupika będzie wpływała na trwałość przechowalniczą tych owoców. Zalecana dawka stosowania preparatu Frupika to jest 0,7 litra na hektar. Możemy ją stosować dwa razy w sezonie, a okres karencji to jest tylko 3 dni. Myślę, że to też jest ważny aspekt i też przy tym chciałam się zatrzymać, ponieważ wspomniałam o tym, że Frupika oprócz tego, że będzie zwalczać szarą pleśń, wpływa również na przechowywanie owoców. Jeżeli na plantacjach mamy odmiany, które ciężko się przechowują, często po zbiorze, już po kilku godzinach widać objawy szarej pleśni. Towar ten nie nadaje się do sprzedaży, a już na pewno nie jest akceptowany przez konsumenta. Stosując preparat, który bardzo mocno przedłuży trwałość tego owocu, zdecydowanie ułatwiamy sobie sprzedaż później tego towaru. Ułatwianie przechowywania polega na tym, że Frupika zastosowana z zachowaniem tego okresu karencji będzie powodowała przedłużenie trwałości do 4 dni przechowywania owoców w temperaturze 4 stopni. Po takim czasie praktycznie w przeprowadzanych badaniach, w próbach nie było żadnych uszkodzeń owoców spowodowanych szarą pleśnią. Jeżeli chodzi o preparat Frupika i jej zastosowanie w przypadku szarej pleśni, to ja polecam preparat również na trudne zabiegi. Co to znaczy trudne zabiegi? Trudne zabiegi to znaczy się, mamy lata przekropne, pada deszcz i momentalnie robi się ciepło. Wtedy jest pewne, że należy działać interwencyjnie. Wówczas gorąco polecam preparat Frupika, ponieważ ona wykazuje bardzo dobre działanie interwencyjne, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy dużo wody na plantacji, wykonując oprysk, dodatkowo tą wodę się wprowadza i często zastosowane preparaty nie wykazują takiego działania. Nie ma tego problemu w przypadku preparatu Frupika. Polecam Państwu bardzo gorąco preparat do wypróbowania. Mam nadzieję, że swoimi opiniami podzielicie się również w internecie. Dziękuję bardzo.